Dammit. No nic, ludziska, witam ponownie w kolat. W waszych komentarzach, no, czytając wasze komentarze zdecydowanie widzę, że chcecie, żebyśmy tą grę kontynuowali, więc proszę bardzo, to wasze życzenie stało się rzeczywistością. Wracamy do tej gry. I nie wiem, czy mam płakać, czy się cieszyć. W każdym razie dziękuję wam za zaangażowanie. Jak zwykle czytam wszystkie komentarze i bardzo miło mi widzieć, że wam się to wszystko podoba. Normalnie miód na me serce. Dziękuję wam. Czasami... O mój Boże. Dobra, staram się zachować trzeźwy umysł, a przede wszystkim nie panikować. To będzie ciężkie. Czas o, nie leczy. To już widzieliśmy. Tak, wiem. Czas nie leczy. Lalan. W każdym razie, ludziska, czytałem wasze komentarze. Jedna osoba jakąś ciekawostkę tutaj rzuciła. Wspominając o tym, że... Radziecki rząd przeprowadzał kiedyś eksperymenta, rzekomo próbując stworzyć super żołnierza. To brzmi trochę jak science fiction, ale próbowali połączyć człowieka z małpą. No nie wiem, to już, no, już sama koncepcja była durnawa. Więc sam nie wiem, co o tym myśleć, ale może mamy tutaj jakieś nawiązanie do tego. Może rzeczywiście chcieli połączyć człowieka z małpą i wyszedł im czerwony, niewidzialny zabójca, mordulec. O mój Boże, nie chcę umierać, nie chcę umierać. Okej, dziękuję. Więc cholera wie. Ja chyba się cofam. Oprócz tego, że w rozwoju, to się cofam również do miejsca, z którego przyszliśmy. Więc może wybierzemy inną drogę. Może pójdziemy tym razem tędy. A ja nie wiem, czy ja na górę od razu wczoraj wędrowałem, czy nie. To mi trochę przypomina miejsce, w którym byliśmy wczoraj. Mówiąc szczerze. Więc zobaczymy. Więc tak, ja na razie się trzymam mojej teorii, że to, co nas atakuje, jest... Cholera, jaka była moja teoria? No widzicie? Nie pamiętam do końca. Chyba moją teorią było to, że narrator, którego słyszymy... Pogoda, jakby się ściemniło. O mój Boże, ta gra wygląda czasem pięknie. Że narrator, którego słyszymy, jest tym niewidzialnym stworem, który nas czasami chce zabić, a my śledzimy jego poczynania w mordowaniu tej wyprawy. Cholera wie tak naprawdę. Pewnie się przekonamy o tym. Na razie to ludziska, my tutaj mamy wycieczkę krajoznawczą. Piękne góry. No, słyszę po prawej stronie jakiś nieprzyjemny dźwięk bardzo dla ucha. Cholera nieprzyjemny. Ja nie wiem, czy ja chcę iść. O Boże. O Jezu, już się zaczynam. Już wszystkie mięśnie napięte. Pośladki uszczelnione. Tak cholernie. Mam nadzieję tylko, że się nie... O kurde, co to jest? Zaraz. Tutaj mamy sprzęt do narciarski chyba. Albo do chodzenia w zaspach śnieżnych. Nie jestem pewien. Słyszę jakieś... O cholera. Dzień dobry. Hello? W nocy z 4 na 5 lipca zanotowano serię tajemniczych zdarzeń na niebie w okolicy kosmodromu Swobodny. Świadkowie relacjonują, iż widzieli jasną, pomarańczową kulkę, która kilkakrotnie przecięła niebo nad miastem, poruszając się bardzo chaotycznie i natychmiastowo zmieniając kierunek lotu. W końcu zatrzymała się nad kosmodromem, po czym zniknęła. My chyba byliśmy nad kosmodromem, nie jestem pewien. Nie wiem, co to jest kosmodrom. I w ogóle przepraszam, że czytam jako ostatnia dupa. Specjalista do spraw lotnictwa, major Gierka, potwierdza. Nie jest możliwe, aby jakikolwiek znany nam obiekt latający mógł poruszać się w taki sposób. Wojskowi i obsługa kosmodronu, w której odpowiedzi na nasze pytania zdecydowanie zastosowali się do zdarzenia, informując, iż nie odnotowano żadnej aktywności w tym rejonie. Jak również nie przeprowadzono żadnych testów. Czyli co, mamy tutaj teraz UFO? Mulder! Skali! Gdzie jesteście? Skali! Wszystko jest normalne. Nie, to wszystko jest nienormalne, to muszą być kosmici. Nie, może nie będę. Chciałem tylko powiedzieć, że X-Files, Archiwum X jest jednym z moich ulubionych seriali i jestem fanboyem totalnym, tam jest kościół jakiś. O, fuck, zaczyna się. No dobra, dzień dobry, zdrowaśka na drogę. Cześć. Oho. Dobra, poczekajmy teraz, aż to... Ta mgła się rozproszy może, zanim tam pójdę. Jezu! Shit! Dobra, zaczynam być zaniepokojony głęboko. Dobra, spróbuję wejść do tego kościółka. Czy wy słyszycie tą muzykę? Powiedzcie mi, jaki normalny człowiek byłby w stanie jakby nie poczuć tego,
głęboko w sobie i nie zacząć się bać, jak cholernie. Ja się zaczynam cholernie bać. Dodatkowy stres, że jeszcze to nagrywam i później wam to pokazuję, że jest wszystko. Fuck. Może mam tędy iść. Dobra, uspokajam się, idziemy. Błagam. Jezus, ja jestem normalnym gościem, ja potrzebuję wsparcia, gro. Nie chcę tej muzyki słuchać. Nie słyszę tej muzyki. Wow! To jest on. Shit. Fuck. Fuck. Shit. Nie. Fuck. Przepraszam, mój komentarz właśnie jest tak prymitywny w tym momencie. Ale czekajcie, bo ja go widziałem. Widzieliście go? Widzieliście go na pewno. Ja go widziałem, wy go widzieliście. I on tu jest dalej? Czy on tu jest dalej? Fuck. Dobra. Nie widzę go. Ale on jest, kurde, słabo widoczny. Ja nie wiem, czy to jest najgłupszy pomysł w historii. Ja idę w jego kierunku, ale nie mogę się powstrzymać. Równocześnie, dlaczego ja to robię? Co mi do głowy strzela? Dobrze, to jest tylko gra. Fuck it. To jest tylko gra. Tutaj coś leży. Nie, to jest skap... O, kuźwa! Tak? Niedobrze. Chyba mnie zauważył. Wiecie co? Pieprzymy to. Ślady stóp. Fuck! To są ich ślady stóp, czy co? Nie idę tam. Zaraz, ale oni są jacyś neutralni. Okej, przetrwałem. Like a boss. Tam jest kolejny. What? Nie, tylko jeszcze wilki. Spoko, super. Ich jest wielu. My jesteśmy jedny, a ich jest wielu. Może być tylko jedny. George Clooney, Anthony Hopkins w filmie. Ja pierdzielę. Shit. O nie! Dobrze, świetnie. Błagam. Przestańcie z tymi dźwiękami, to mnie tak przeraża. To jest ślepy zaułek. Fuck. To jest on? Dobra, nie wiem, ja panikuję za bardzo, przepraszam. Słyszę te głupie dźwięki i mnie to przeraża. Shit. Ja do tego kościółka się mam dostać? W ogóle widzicie to? On to patroluje miejsce. Idzie do mnie. Fuck you. Czemu... On zostawia czerwone ślady na ziemi, czy tam żółte, pomarańczowe, cholera wie. Tu jest kolejny. Jesus. Ten też mnie goni, ale patrzcie, jak wolno mnie gonią. To daje nam przewagę. Dobra. No i tyle ci z tego... O nie, to jest ślepy zaułek. Shit. Idę stąd. Czy my w tym odcinku niczego się nie dowiemy? Czy to będzie tak wyglądało? Nie mogę na to pozwolić. Spróbujmy tego patafiana ominąć. Zaraz, czy oni mnie... No dobra, nieważne. Załóżmy, że oni mnie ignorują. Załóżmy. Założenie dosyć głupie. Spróbujmy tędy. Tutaj na górę się dostać. Tam był też chyba jeden. Może też go się da ominąć. Widzicie trochę odwagi? Jaja zostali. Stalowe jajca. Twarde. Tytonowe. Fuck it. Dobra, udało się. Ale to nic mi nie dało. Gdzie ten kościół? Widziałem kościół, no bez jaj. Widziałem kościół. Wy widzieliście kościół? To jest bullshit. To jest jeden wielki bullshit. Dobra, to mamy kolejne strzępki informacji.
kolejne strzępki informacji, bo ten... to coś zostawia te ślady, które wcześniej braliśmy za... No i tu jest ten kościół, no zobaczcie. Za ślady tych ludzi, którzy przetrwali, znaczy no, którzy zginęli, których poszukujemy, których historię próbujemy rozwiązać. Więc to nie były ich ślady, to były ślady tych tutaj potworów. I wiemy też, że ich jest więcej niż jedna sztuka. Co mi się bardzo nie podoba, chciałem zauważyć. To jest paskudna wiadomość. To jest paskudna wiadomość. To jest tak paskudna, że... aż mi jest smutno, ale wiemy coraz więcej rzeczy. Teraz tylko pytanie, jak się dostać do tego kościółka, który jest jakoś tam. Mam wrażenie, że... o kurde. O Boże. Nie. Spróbujmy... Nie wiem co robić. Chodzę w kółko. Do tego kościółka się tak nie da łatwo dostać, to jest pewne. To mnie ściga. Ściga. Może jakoś tędy w dół? Wow! Nie! Tak, zarąbiście! Kocham to wszystko, no po prostu pięknie, cudo. Cud miód malina. Jezu... jakoś tędy się da zejść? Nie no, kurczę, skąd? Jak to możliwe, żeby takie głębokie wąwozy były? Zobaczcie, jak głęboko. Tędy? Nie no, wątpię, to jest... żaden normalny człowiek by tak nie zrobił, więc... niby załóżmy, że jesteśmy normalni. Ty i ja. My też tak nie zrobimy. Co tu jest malina? Może tędy? O. Oh shit. Znowu jakieś karteczki. Dobra, tajemnicze obiekty na niebie. Niczym z UFO. Coś jest? Nie ma nic. Jeszcze te wilki. Mam nadzieję, że wilki nas nie zjedzą. To jest jakby nade mną. Tam jest jakiś totem. Ale chodźmy tędy. O matko, już zaczynam mieć uczucie, że kiedy to się skończy, ja już mam dość. Najgorsze jest to, że tak naprawdę nic się nie dzieje tutaj niesamowitego, chodzimy głównie po ośnieżonym miejscach. Okej. Siewiersk, miasto zamknięte w Rosji, obwodzie tomskim, nad Tomem, dopływ obu. Okej. Pozostające w gestii Federalnej Agencji Energii Atomowej Rosatom, założone w 1949 roku jako skrytka pocztowa numer 5. Prawa miejskie posiada od 1956 roku. Okay. Znajdują się w nim zakłady chemiczne zajmujące się produkcją plutonu. Siedziba rosyjskiej jednostki badawczej do spraw zjawisk naturalnych. Poważnie? Do 1991 roku nosząca nazwę Radzieckiej Jednostki Badawczej. Działania jednostki dotyczące badań nad zagadnieniami występowania katastrof naturalnych na terenie Rosji. No dobra, to jest fascynujące. Zagadek naturalnych? Okej. Czyli co to jest? Czyli to sugeruje nam, że te światła na niebie, poruszające się w dziwny sposób, były naturalnego pochodzenia? O to chodzi? Trochę ciężko mi w to uwierzyć. Czy ja mogę jakoś zejść tutaj? Znowu te takie dźwięki. Jakby kołysanka na dzieci. Możemy zejść w dół tutaj. Załóżmy, że zejdziemy w dół. No dobra. Zejdźmy w dół. Gdzie mnie to wywaliło? To mogę jeszcze niżej zejść. Chyba. Shit. Nie, to jest to miejsce chyba. Zostałem z tym wąwozem. Jak się dostać do tego wąwozu? Nie mam zielonego pojęcia. Moi drodzy. Ludziska, ale... ewidentnie chyba o to chodzi. Tam jest las... przepraszam, tam jest ten kościół. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo cholera wiedzie co przezroczyste coś jest. Z której strony zaatakuje i tak dalej. Nie zejdźmy tutaj, jest otwarta przestrzeń, może będę mógł uciec od niego. Jak coś się stanie złego. Czemu ja rymuję? Nie mam zielonego pojęcia.
Znaczy tam też nie chcę iść. To jest jakaś droga. Może droga jest rozwiązaniem naszych problemów. Pójdźmy drogą w górę. Właściwie to powinienem pewnie korzystać częściej z mapy. Gdzie ja mogę być? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mogę być. Wiesz co, jestem okropny, jeżeli chodzi o rozpoznawanie siebie na mapie. To chyba też jest ślepy zaułek. Fuck. No, wyłącz latarkę, na wypadek, gdyby się nam energię miała zużyć. O Jezu. Dobra, trochę się tutaj zrelaksowałem, bo jest spokojniej. Dużo, dużo spokojniej. Czyli co? Co wiem? Jest jakiś gość, który morduje wszystkich. Właściwie to więcej niż jeden. Więc to chyba odpada koncepcję z narratorem. Jakieś światła na niebie. Jakieś naturalne zjawiska tutaj badali. Mam nadzieję, że nie nadnaturalne. Możliwe, że tam było napisane nadnaturalne, ale ja przez swoją derpowatość przeczytałem naturalne. I co jeszcze? Co jeszcze? Tak byłem już. Co jeszcze? Ludzie uciekali przed czymś ewidentnie. W tym lesie całym. Tutaj też jest ślepy zaułek. No dobra. W sumie niewiele wiemy. W sumie niewiele. Pójdziemy tędy. Co my tutaj znajdziemy? Czy my tu w ogóle byliśmy kiedykolwiek takim czymś głębokim? Jeżeli mam być szczery, to wątpię. Znowu jakieś przejście, jakby w podziemia. Trochę się ciszej zrobiło. Dzień dobry. Nie! Nie! Tak! Jestem niewinny. Dokładnie. Dobrze szepczesz. Niewinny Bungo. Przyszedł zwiedzać. Przyszedł zwiedzać i jest niewinny. Nie ma sensu go zabijać. Wow. Jakbym mógł... What the fuck? O, super. Nie mogę tego użyć. Ciekawe czego. Widzicie, jak się tam mgła pojawia? Jakiś glitch graficzny. Też są tutaj chyba narty. Czy oni tam... Ale nie mogę tam wejść. Fuck. 61 North, 32 East. 61 North, 32 East. Okej. Okay. Cudownie. Ale poszukamy jakieś inne rzeczy. Wow, co jest z tą mgłą? Strasznie żałuję, że tam wejść nie mogę. Smutne, może jakieś klucze są nauczone, bo... Coś w tym rodzaju. Ewidentnie ktoś z całej tej wyprawy tutaj dotarł, bo mamy jego narty. Chyba. Mam to tak interpretować. Nie wiem. Interpretacja może być bardzo błędna. Równie dobrze. Dobra, wyjdźmy stąd skrótce. Na razie nic nie możemy zrobić. Mamy to zaznaczone na mapie chyba. Dobra, moja psychika się sypie w tym momencie, więc przepraszam za to. To było przerażające doznanie. Spójrzmy tędy pójść. Zobaczymy, co tym razem spotkamy. Też martwię się trochę, że te dźwięki, te wycie wilków słyszymy. Nie wiem, czy to sugeruje nam, że w końcu się natkniemy na te wilki, czy nie. Wiem, że jest pełnia i tak dalej, ale... O mój Boże, ten księżyc. Nic nie ściga. Wolę, żebyśmy tutaj nie natrafili na nic, co by nas mogło zabić, bo... W tym momencie jest mi bardzo dobrze, że mnie nic nie goni. I tutaj widzimy znowu ten słup. Tu możemy zejść jeszcze niżej. Dobra. Tam moglibyśmy iść w górę, czego nie chcę. Idziemy sobie tutaj. O Boże. Jesteś wyjątkowy. Jesteś taki jak ja.
Tracisz zmysły, przyjacielu. O tak. Posuwasz się w przepaść. O tak. I nie ma nikogo, kto by ci podał rękę. Tak, to też prawda. A na dole czekam na ciebie tylko ja. To też prawda. Tutaj chyba byliśmy. Tutaj się działy te cuda na kiju z tymi skałami spadającymi. Więc super. Wow, ja już myślałem, że to można zejść. No nic, idziemy dalej. Napiję się herbaty i jest wszystko okej. Nie odławię się. No nie wiem, ludziska. Jestem w sumie ciekawy waszych teorii, więc wpisujcie mi też swoje teorie w komentarzach. Może coś wymyślimy, zanim ukończymy grę. O co biega? Wspólnie. To byłoby coś, nie? Gdybyśmy wpadli na rozwiązanie przed wszystkimi. Mogę tutaj wyjść na górę? Znowu jakieś zapiski. Niestety nie mogę skakać. A gdzieś słyszę trzeszczenie kartek na wietrze. Przepraszam. Dykcja leży i kwiczy. Więc tak, jestem ciekawy waszych teorii. Więc spisujcie, może dojdziemy do czegoś wspólnie. Jakiegoś konsensusu. Co tu się może do jasnej cholery dziać? Dlaczego my tu jesteśmy? No, coraz bliżej ty... O, tam jest, widzę ją. Na tej skarpie. Tylko, że cholera, ja idę jakby w złym kierunku. Idę teraz na dół. Szkoda, bo tam może jakieś informacje byśmy znaleźli. Może spróbujmy pójść tędy, może jakoś tam droga na górę będzie wiodła. Chyba bez używania mapy i większej systematyczności nic nie uzyskamy. Będziemy musieli się tutaj też zastanowić nad kolejnym ruchem naszym. To jest na tej... Na górze to jest jakiś most w ogóle. Może przez ten most przejdę? Dostanę się jakoś na górę? On szczerze wątpię. Tu jest jakaś ścieżka. Czy nie będę mógł się dostać na górę? Tędy? Czy to jest ślepy zaułek kolejny? To jest kolejny ślepy zaułek. I tutaj też nic nie ma. Tam coś się tak świeci, to jest ten wulkan cały. Może chodźmy do tego wulkanu. Bo nie wiem, jak tam się dostać na razie. Jeszcze kościół widzieliśmy. Cudownie. Ale to jest ten las, o którym była mowa. Tak mi się wydaje. Że to musi być ten las. O, tutaj też są jakieś kartki gdzieś. Czekajcie. Gdzie one są? Halo? Tutaj gdzieś? Jest! Spowiedź strażniczki. 72-letnia... What? 72-letnia Anna N. po latach milczenia zdecydowała się odpowiedzieć o wydarzeniach ze swojej przeszłości. Jestem śmiertelnie chora, nie mam już nic do stracenia. Chcę, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, jakie krzywdy wyrządzono w imię nauki. Mówi nam Anna N. Opisała miejsce, kompleks badawczo-naukowy, w którym rzekomo przez lata naukowcy dokonywali nieludzkich eksperymentów na przetrzymywanych więźniach. A, czyli jednak w sumie mam tu jakiś eksperyment. Była tam specjalna komora, nigdy nawet nie dopuszczano nas w jej pobliże. Pilnowali tego żołnierze. Widziałem jednak ludzi, których tam prowadzono. Niewielu wracało. Miałem kontakt z jednym z nich. Pytałem go, co im tam robią. Dlaczego tak niewielu prowadzą z powrotem? Patrzył na mnie z przerażeniem, z autentycznym strachem, mówi Anna. Czy widziałeś kiedyś nicoś? Pustkę? Byłem tam. Stałem nad zapadniętą doliną wszechświata. Na granicy między rzeczywistością a nierealnością. Jest tam głębia. Gigantyczna studnia bez dnia. Bez dna, przepraszam. Czarna pieczara, piekieł. Czułem to. Świdrowało w mojej głowie. Jak tykanie zegara. Z dołu patrzyła na mnie. Skradała się. I powoli wnikała we mnie ciemność.
Ten sam więzień jakiś czas później przekazał mi list, którym błagał o pomoc. Miałem go przekazać prasie i nagłośnić sprawę, jednak list zniknął. Do dziś nie wiem, co się z nim stało. Zresztą i tak pewnie wtedy zastuszowaliby wszystko, okej. Prosiliśmy o komentarz zwierzchników jednostki więziennej, której podlegała Anna N. Władimir Kronski, komendant jednostki, całkowicie zaprzeczył tym rewelacjom, wow. Poinformował nas w krótkim komunikacie, że Anna N. owszem była strażniczką, ale nigdy nie pracowała w opisanym obiekcie, gdyż takowy po prostu nie istnieje, w dowód czego przysłał nam kartę zatrudnienia, z którego wynika, iż Anna N. w latach 1940-50 pracowała w więzieniu Suchanówka. Znany również jako obiekt specjalny numer 110, z którego to ośrodka została zwolniona w wyniku problemów psychicznych. Na zaświadczenie tego komendant przysłał kartę zdrową strażniczki. Kartę zdrowe strażniczki. No tak, oczywiście, że w ten sposób by to dementowano. Ale to nie jest nic niesamowitego. Czyli znowu eksperymenty. Eksperymenta na ludziach. No dobra, czyli tutaj mamy jakieś cuda. Kolejne. Ile ja bym dał za znalezienie jakiegoś ogniska nowego? Tam są te totemy. A to jest ślepy zaułek po prostu. To jest ślepy zaułek, nic tu nie ma. Więc nie mogę się dostać do tego wulkanu. Dobra, ale tutaj będzie gdzieś możliwość zapisu, więc zapiszemy sobie grę. Chociaż tyle. Żeby nie stracić tego wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy. A wiem coraz więcej, bliska. Wiem coraz więcej. Jezus, ale się przestraszyłem tego dźwięku. Dobra. Okej, przeżyliśmy. Nic nas nie zabiło, więc jest dobrze. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu, ludziska. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z kolad, jeżeli interesuje was ta historia, to dajcie znać w komentarzach. Też podzielcie się ze mną własnymi teoriami na temat tego, co tu się dzieje. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie, jak zwykle. Jesteście zarąbiści.